Witam Państwa. Myślałem, że kamień spadnie mi z serca, gdy pani von der Leyen obiecała odwiedzić Polskę przy okazji Dnia Dziecka. Ciocia Ula, tak będę nazywał szefową unijnego rządu, sugerowała, że dostaniemy prezent w postaci kasiorki w ramach tzw. KPO. Zamiast prezentu dostaliśmy ponad setkę tzw. kamieni milowych, które raczej z serca nam nie spadną. Otrzymaliśmy zapewnienie, że jak będziemy grzeczni, to od czasu do czasu kapnie nam jakiś grosik, ale ile i kiedy nie wiadomo. Wiadomo jednak za co. Niektórzy już wertują te warunki, ja jednak nauczony doświadczeniem wiem bez tego, że jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. Bowiem każdy z warunków, jakie nam narzucono, będzie przedmiotem sporów i debat. Zapewne paliwo, jakie w tej sprawie wylatają rządowe samoloty, będzie kosztowało więcej niż da spodziewana kasiorka. Na początek ciocia Ula zapowiedziała, że to grupa trzymająca władzę w Unii będzie nam wyznaczać sędziów i czy wolno im kraść oraz bić żony. To i tak dobrze, bo mogła postanowić, że prezydentem Polski jest Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda i żadne wybory nie są potrzebne. W końcu Hitler wyznaczył nam gubernatora, a żadnych protestów nie było. No to przynajmniej uratowaliśmy prezydenta. Jeden kamyk mamy z głowy, ale nadal ciąży nam cała kamieni kupa, jak opowiadał pewien minister przy ośmiorniczkach. Prorok czy co? Reszta kamyków to ozusowanie wszystkich umów o pracę, dążenie do podniesienia wieku emerytalnego, prześladowania kierowców, m.in. zakaz wjazdu do centrów miast, opłaty za drogi ekspresowe. Znaczy trzeba zwolnić rozwój gospodarczy, bo inaczej Polacy znów sobie jakieś lotnisko wybudują i uzbroją armię. Dziwne, że żadna organizacja przedsiębiorców nie protestuje przeciw unijnym kamykom. Wiadomo, jak PiS dawał forsę z tarczy, to brali i oblepiali firmy 8 gwiazdkami. Teraz cisza, bo Unia kazała. Brawo przedsiębiorcy. Ciocia Ula zażądała też, żeby Sejm wolniej pracował i dostosował się do senackich standardów. A tam idzie jak trzeba, powolutku, dyskretnie, tak jak życzy sobie trzeci w państwie. Ten, co to nie ma ani jednego chętnego, do zaświadczenia, że widział, jak trzeci kopert nie brał. To i tak dobrze, bo ciocia Ula mogła zażądać, byśmy jeździli wozami drabiniastymi, w końcu ekologiczne, i zlikwidowali Sejm całkiem. Po co go trzymać, skoro już jeden jest w Berlinie, a drugi w Strasburgu? Byłoby taniej, a więc i kasiorki nie trzeba marnować. Problem z tym, że wtedy kilkoro posłów opozycji musiałoby poszukać pracy. Pracy i to zgodnie z kwalifikacjami. A jak dotąd żaden samorząd nie stworzył etatu wioskowego głupka. Zastanawiam się, czy kolejne kamyki zabronią słuchania muzyki disco polo, chodzenia w białych adidasach i smażenia kiełbasy na grillu. Przypominam, że palenia ognisk już dawno nam zabroniono, chyba że w specjalnej miednicy kupionej w niemieckim lub francuskim markecie. Czyli dobra ciocia zamiast prezentu na Dzień Dziecka przywiozła nam surowy regulamin, a kasa będzie jak ją sami gdzieś skombinujemy. Taka sytuacja mogła kogoś wkurzyć, a więc dobrą ciocię, co pokazała nam figę z makiem, trzeba przedstawić jako ciocię dobrą, szczodrą, a nawet rozrzutną. Do tej roboty zabrali się europosłowie pod dowództwem Guy Verhofstadta, którego dalej będę nazywał wujkiem Gujem. Ten jegomość handlował z Rosjanami gazem i nawet czule ściskał dłoń samego Putina. Może dlatego nienawidzi Polaków tak samo jak kremlowski Führer. Wuj Guj zapowiedział, że wywali z urzędu ciocię Ulę, bo tak nam dogodziła. Czyli grupa trzymająca władzę w Unii gra w złego i dobrego ubeka. Wybryki wuja Guja mają spowodować, że kamyki, jakimi obrzuciła nas ciocia Ula, mają nam się spodobać niczym deszcz brylantów. Tak czy siak, z KPO nikt nie jest do końca zadowolony. Opozycja ma żal do cioci Uli, że dogadała się z PiS-em, a PiS kombinuje, jak forsę dostać, a państwa jednocześnie w eurognoju nie utopić. Jak tak na to patrzę, to zastanawiam się, po co Ukraina pcha się do tej Unii. Wszak tam już od 100 dni nie było żadnej gej parady. A więc jak tu żałować tak nietolerancyjnego narodu, który do tego uparcie gada o Bogu, broni ojczyzny, a mężczyźni z bronią w ręku bronią też honoru. A więc Bóg, honor, ojczyzna? Wuj Guj i na Ukraińców coś wykombinuje. Przynajmniej nie jesteśmy sami. Przypomnę, że poseł Biedroń już ciśnie prezydenta Żelinskiego. A może już coś wykombinowali kumple Putina trzymające władzę w Unii? Ależ tak. Ciocia Ula delegowała Donalda Tuska na front wschodni. Ten musiał zabrać się ostro do roboty na odcinku tubylczym. Już straszy, póki co, ukraińskim zbożem, które zasypie Polskę. Na początek trzeba zniechęcić do Ukraińców rolników. On, Tusk, przecież dbał o rolników, jak sam Witos, a może nawet i lepiej. Zdumiewająca jest przemiana Donalda Tuska. Z liberała stał się szowinistą. Zapewne to wpływ Romana Giertycha, niegdyś nazywanego naziolem, a dziś komplementowanego nawet przez panią redaktor kolekcjonującą buciki. A tak przy okazji zauważmy, że opozycja to sami hobbyści. Jedni kolekcjonują zegarki, inni mieszkania. Są też amatorki torebek w cenie używanego, ale nadal dobrego samochodu. No i amatorki bucików. Jak kogoś stać, to i na hobby odłoży. Ale wracam do tematu. Zdumiewające jest to, jak na Tuska rozpędzającego Marsze Niepodległości wpłynął mecenas Giertych. Czy to za jego sprawą pan Tusk stał się ukrainożercą i rusofilem? Ciekaw jestem, jak daleko zapędzi się pupil pani Merkel. Może, żeby zbajerować wyborców Konfederacji, ci, przypomnę, w znacznej liczbie głosowali na Trzaskowskiego, zacznie straszyć żydowskimi roszczeniami? Dlaczego Konfederacja przestała o tym gadać? Przecież PiS miał już szykować kasę dla Żydów i to bez żadnych kamieni milowych. No tak, były lepsze tematy. Na przykład straszenie szczepionkami na COVID, co to go nie ma, a teraz Ukraińcy. Jak dotąd jedynym efektem działalności wrogów rządu był atak opozycyjnego taliba na pracownika Orlenu. Ale coś tu się kupy nie trzyma, bo to Ukraińcy mieli urządzać nam drugi wołyń. No, zwariować można. Kasę z Unii dostaniemy albo i nie dostaniemy. Tusk straszy Polaków ukraińskim zbożem, a nożem machał nie żaden banderowiec, ale sfanatyzowany świr naoglądany niby amerykańskiej telewizji. Wyznawcy Giertycha kiedyś postulowali odsunąć Żydów od władzy w Polsce. Tusk chce odsunąć PiS od władzy w Polsce. A zapanuje dzięki temu raj na ziemi. Zaiste, Giertych to wielki człowiek. Ale jakoś nie reaguje na straszenie ukraińskim zbożem pani europosłanka Sylwia Spurek. Straszyć roślinnymi produktami spożywczymi? Widać zależy, czyje zboże, bo ci Ukraińcy naprawdę łamią standardy unijne. Mężczyźni bronią ojczyzny, kobiety tulą dzieci, a wszyscy razem chwalą Polaków. No nie. Prędzej w tej sytuacji pani Spurek wtrząśnie ruską tuszonkę, niż skarci Tuska za atak na jarski produkt. Na koniec całkiem innej beczki. W warszawskim liceum otwarto genderową toaletę. Czort wie, jak to wygląda od strony technicznej, ale na pewno ktoś nieźle zarobił. Jedno jest pewne. Niech no który nauczyciel wlepi dwóje uczniowi, który korzysta z takiego przybytku. Na pewno zostanie okrzyknięty agentem Czarnka, faszystą i wrogiem Europy. Tyle się narzeka, że nasza młodzież jest bierna, nie interesuje się polityką, a tu masz, to też niezłe cwaniaki. Chodzili brońć klimatu zawsze w piątek w czasie lekcji, czyli przedłużali sobie weekend. My stare durnie łaziliśmy na wagary, narażając się na konsekwencje. Młodzi urządzają sobie zbiorowe wagary, a tak zwane ciało pedagogiczne nawet musi to pochwalać. A numer z kiblem pierwszorzędny. Sposób, by upierdliwy belfer nie śmiał zawracać uczniowi głowy jakimiś tangensami. Wystarczy zrobić siku w genderowym kibelku i już awansuje się do kasty świętych krów. Rzecz jasna trzeba wchodzić do toalety na dużej przerwie, tak żeby wszyscy widzieli. Przypominam, że już kiedyś w każdej polskiej wiosce były toalety dla wszystkich płci i to do tego ekologiczne. Nic dziwnego, że stary Marks pokładał w nas Polakach wielkie nadzieje, ale i jego Ruscy nam zaiwanili. Dziękuję Państwu.